fajne psiaki. Mężczyzna. Cześć. Cześć, skarbie. Jak się masz? No cześć. Cześć, ale jesteście fajne. Takie same jak Leon. No, widzisz, ile masz kolegów? Cieszysz się? Dzisiaj na kanale debiutuje kolejny plecak. Dosyć fajny i sprytny, jak otrzymałem może ze 2 miesiące w szafie. Ale wreszcie mamy dzisiaj warunki na to, żeby wziąć coś fajnego i wiosennego. Taki letni zestaw. Jest bardzo pojemny i bardzo praktyczny, jeżeli chodzi o loty FPV. Nie tylko pod fotografię, bo on jest dedykowany do fotografii, ale także pod kątem FPV jest spoko. Mamy szybki dostęp tutaj z boku. Mam tutaj całą komorę, jeżeli chodzi o baterie. Z tej strony. I to jest mega sprawa, że tak duży zasób mieści mi się na dole plecaka i mam do niego szybki dostęp. Rozłożymy się, podepnę GoPro i wystartujemy na pierwszy lot. Będzie 10 Hero i będą loty w 100 klatkach. Chciałbym zrobić speedrump, 100 klatek, może 50 też. Zobaczymy, jak stabilizacja daje radę. Taki wiosenny, wczesnowiosenny rekonesans. Let's go! Okej, sprawdzimy sobie parę rzeczy, między innymi czy śmigła są dokręcone, bo bez tego ciężko latać. Pewnie już są niedokręcone. Robiłem mu operację, nawet nie wiem, jak się będzie sprawował. Cały czas padało i nie miałem okazji, żeby go oblatać, ale wygląda na to, że powinno być wszystko ok. Mam nową kamerę, nowy VTX, Air Unit został zastąpiony przez Vistę. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj w porządku, jeżeli chodzi o zasięg. A na początek nie będę może latał nad wodą, ale po chwili, dlaczego nie? Na pierwszy ogień od razu pójdzie Hero 10. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale jak nie zaryzykuję, to się nie dowiem. Jeżeli chodzi o odbiornik, to powinno być wszystko ok, bo jest stary odbiornik i on dobrze działał na proteku zawsze. I tutaj Crossfire nie miał żadnych kłopotów. Ale jeżeli chodzi o zasięg gogli, było słabiej. VTX nie spisywał się ostatnio dobrze. Air Unit wpadł do rzeki w zeszłym roku i niestety okazało się, że trzeba go wymienić. Słuchajcie, musimy się przenieść w bardziej zaciszne miejsce, bo wydawało się, że jesteśmy nisko. Nad wodą nie latałem wysoko, ale wiatr nas tak ściągał. Naprawdę, protek jak leciał tutaj nad wodą. Byłem pewien, że nie dam rady w ogóle wrócić i rzucało nim mega. Ogólnie fajny klimacik, ale wiatr jest dość silny. Przeniesiemy się trochę w tamtą stronę i tam powinno być bardziej zacisznie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wziąłem jeszcze na Zgula. Mam parę takich gadżetów, które mogą się przydać, między innymi śmigła, trochę kluczy tutaj ze sobą. Mam też trytytki. Najfajniejsze w tym plecaku, to co mi się podoba najbardziej, to jest ten boczny dostęp. Teraz mam bałagan, ale to jest mega właśnie, że mamy bezpośredni dostęp. Jak sobie to fajnie uporządkujemy, to jest świetna rzecz. No i to, że ma dobry dostęp do kieszeni bocznych, tutaj na statyw. Fajnie z tyłu wyprofilowany też. O, tu jeszcze metki nawet nie zerwałem. Ale on wygląda ok. Nie wiem jeszcze, czy nie przeznaczę go na nagrodę w jakimś konkursie. Może byśmy zrobili jakiś fajny konkurs. Napiszcie w komentarzu, bardzo proszę. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł, to możemy zrobić ten plecak jako nagrodę właśnie w konkursie. No, ja jestem otwarty na takie rzeczy. Myślę, że 2 loty wystarczą, jeżeli chodzi o proteka. Czas na coś, co będzie miało jednak panowanie nad wiatrem. Bo teraz latałem trochę line of sight i widziałem, co się dzieje z protekiem. To był po prostu dramat, jak go ściągało.
a Nazgul naprawdę daje rady. Tym razem Vista też będzie już miała odpowiedni zasięg, bo tutaj mam większą moc nadajnika ustawioną. Tam jest nowa Vista, zapomniałem sobie, żeby zrobić szybkiego moda, ale Nazgul powinien dać radę, dajmy mu szansę. Mamy taki zarąbisty patent, że mogę od razu dać sobie rozładowane baterie z tej strony. Na to wpadłem, że bardzo ułatwi mi to życie. A wszystkie będę miał wyżej naładowane, a tu dam rozładowane sobie na bieżąco i będę miał już oddzielone je ewidentnie. Thank you.
Słuchajcie, dzięki za uwagę. Było naprawdę super, jeżeli chodzi o loty. Nazgul nie ucierpiał jakoś specjalnie. Oczywiście specyfika jest ciężka. Jest zimno, wieje, ale mega było. Także otwarcie sezonu wcześniejsze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Dajcie znać, jak tam Wasze latanie. Cześć, do zobaczenia.